I tak żegnamy chłodnie. Numer 5 w Trzebini. I przyjechaliśmy pożegnać chłodnię, która zostanie wyburzona już w tą środę. I tam właśnie znajduje się chłodnia, która zostanie wyburzona już w tą środę. Przygotowane są materiały wybuchowe. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego w ogóle wyburzane są chłodnie. Niestety nie spełniają one norm środowiskowych, a ich modernizacja nie jest możliwa. Warto wiedzieć, że rozbiórki obiektów wysokich sposobem wybuchowym są najtańsze i najmniej czasochłonne. Widoczna chłodnia została wybudowana w latach 60. i ważyła ponad 6000 ton. Jesteśmy koło komina, właściwie koło chłodni kominowej, która zostanie wyburzona już w tą środę. Popatrzcie, przygotowane są już materiały wybuchowe, ładunki. I już za niedługo nie będzie tej chłodni. Przyjechaliśmy zobaczyć, jak to wygląda aktualnie. I tam w tle znajdują się jeszcze działające chłodnie, a tutaj ładunki wybuchowe do wyburzenia tej chłodni. Tutaj możemy zobaczyć, że chłodnia już nie działa. Woda nie spływa jak w innych. Jest tam wszystko już wyczyszczone. I już za kilka dni pozostanie po niej tylko gruz. I ostatni rzut oka na chłodnię numer 5 w Sierszy. Patrzcie, jak tam pracuje chłodnia, jak pięknie pojawia się para wodna. I tutaj możemy zobaczyć pozostałości chłodni numer 4. Niestety chłodnia numer 5 również będzie za niedługo tak wyglądać. Żegnamy cię, chłodnio. Pa, pa. I jesteśmy już na miejscu, niedaleko elektrowni Sierszo w Trzebini. Szukamy odpowiedniego miejsca, żeby było bezpieczne, ale też, żeby było dobrze widać sam wybuch. Trzymajcie kciuki, żebyśmy zdążyli. Podobno detonacja sama jest o godzinie 13. Właśnie się dowiedzieliśmy od pani, która tutaj mieszka niedaleko. Idziemy zobaczyć tutaj. Chyba tu jest jezioro. Patrzcie, jakie są okropne warunki pogodowe. Mgła przysłania wszystkie chłodnie kominowe. Mam nadzieję, że do godziny 13 poprawią się warunki, bo jak nie, to widzę tu w ciemnych barwach. Tam widzimy jeszcze chłodnie. Tutaj dokładnie jest przygotowana chłodnia kominowa. To jest chłodnia numer 5. Ma ona 90 metrów wysokości, a sam moment wyburzenia będzie trwał tylko 3,5 sekundy, więc mam nadzieję, że złapę ten moment na filmie. Trzymajcie kciuki mocno, bo stresuję się już od kilku dni, jak się to uda. I tak żegnamy chłodnię numer 5 w Trzebini. I tutaj specjalnie przygotowany rysunek na pożegnanie chłodni, narysowany przez Bartusia.
uśmiechnięte minki być narysował komina? I ostatni rzut oka na chłodnię numer 5 koło elektrowni Sierża w Trzebini. Tam już są przygotowane materiały wybuchowe. Podobno jest ich 200 kg, 3000 sztuk ładunków wybuchowych. Patrzcie, jak się prezentuje chwilę przed swoim odejściem. Tu już jest ogrodzony cały teren. Podobno rozrzut po wybuchu może sięgać aż 200 metrów. Dlatego tutaj panowie odgradzają teren, żeby nikomu nic się nie stało. Tam jest chłodnia, a tutaj już jest ogrodzony cały teren. Coraz bliżej. Już za 15 minut nie będzie tego widoku. Żegnamy cię, chłodnio kominowa. Słońce wyszło. Nie ma już chłodni kominowej, jest wysadzona, nadchodzi tutaj dym, dlatego będziemy już stąd odchodzić, żeby nie wdychać niebezpiecznych oparów, ponieważ znajdował się tam na pewno jakiś azbest i my już dziękujemy wam. Pożegnaliśmy chłodnię, do widzenia chłodnio. A po tej stronie jeszcze widać kamienie, które odleciały, odłamki z chłodni. Popatrzcie, teraz nie ma już chłodni, przed chwilą jeszcze tutaj była. A teraz już jej nie ma. Okropny widok. Okropny. Smutny. Do widzenia, chłodnio. Sam moment wybuchu trwał około 4 sekund. Podczas wyburzenia chłodni zatrzęsła się ziemia, a niektóre odłamki przeleciały aż na drugi koniec jeziora. Uczucie podczas takiego wydarzenia jest po prostu nie do opisania. Już widok bez chłodni, numer 5, popatrzcie, świeżo po wyburzeniu chłodni kominowej w Trzebini Siersza. Tyle pozostało, tylko dym i kurz i pył. Do zobaczenia w następnym odcinku. To już na tyle w dzisiejszym vlogu. Do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!